oczekiwania. Co? Jajce. Kontra rzeczywistość. Według humanistów trzeciej H. Mamy tu wymarzonych nauczycieli. Dobrze, to teraz zapiszę wam na tablicy taki przykład. Nasi nauczyciele bardzo starają się, aby ich lekcje były wspaniałą przygodą. W międzywojennej myśli filozoficznej można wskazać trzy ogólne tendencje. Ile tendencji można wyróżnić w międzywojennej myśli filozoficznej? Jednak rzeczywistość wygląda nieco inaczej. W międzywojennej myśli filozoficznej można wskazać trzy ogólne tendencje. Rytuał z indyjskim olejkiem sezamowym oraz olejkiem z drzewa sandałowego wspaniale pielęgnuje skórę suchą, nawilżając i kojąc, a dzięki zmysłowemu zapachowi idealnie relaksuje po mroźnym, zimowym dniu. Czysta filozofia, uprawiana głównie na uniwersytetach, skupiała się przede wszystkim na kwestiach teorii poznania. Jej celem było opracowanie metody pozwalającej osiągnąć wiedzę, której nie będzie można zakwestionować. Zawsze perfekcyjnie przygotowani do lekcji. No to może teraz Klaudia do tablicy. Jak zawsze bardzo dobrze. Dziękuję. A w rzeczywistości... Koleżanka do tablicy. Nie umiem. To do babki na korepetycje. Lekcje WF-u to dla nich prawdziwa gratka. Świetlana przyszłość w zasięgu ręki. A może jednak nie? Czy mogę być innego sika? A może frytki do tego? Każdy uczeń klasy humanistycznej na pewno osiągnie życiowy sukces. Halo? Nie mogę teraz, zajęty jestem. Kto to był? No ten klient na $1,000,000. No to nieważne, idziemy na drinka. A w rzeczywistości... Patryk, piwo nam się skończyło. No. Masz się dołożyć 2 złote? Ile? Człowieku. Pani, poratuję pani 2 złote. Na chleb. Po starej znajomości. Na chleb? Uczyć się trzeba było, a nie piwo żłopać. Prestiż i sława to nasz chleb codzienny. Well, you can tell by the way I use my
Jednak rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Co się gapisz? Każdy z nas dostanie się na takie studia, jakie sobie wymarzył. Siema. Cześć. Ty... co ty robisz? Okulary nosisz? Nie. Na poli budy się szykuję. No jasne.